Nie umiem grać na gitarze. Nie ma sprawy. To nie są gitary. Rozejrzyj się po restauracji, umieść je tam, gdzie najbardziej ci się przydadzą. Złota trzcina spotyka się na najwyższym piętrze, więc miej się na baczności. Do zobaczenia w środku. Jestem członkiem zespołu. Thank you.
Dziewiątki atakują z wody. Zrobię tutaj, co w mojej mocy. Słyszałem, że kazał pan zabić gliniarza. To moja sprawa. Tam, skąd pochodzę, ma to niekorzystny wpływ na interesy. Nie jest pan stąd. Jeśli mamy ubić ten interes, zrobimy to po mojemu. Myślałem, że jesteśmy już dogadani. To źle myślałeś. Nic nie jest dogadane, póki nie dotrę do Chicago. Nie sprawdzę, jak mają się wasze interesy i nie dostanę dziewczyn w swoje ręce. Dostaniesz dziewczyny. Pozwoli pan na takie traktowanie? Moje interesy to wszystko, co panu obiecałem, panie Jung. A moja pozycja społeczna jest znakomita. Tak, mam tu wycinek na ten temat. I obiecuję być pod wrażeniem, kiedy tylko mi pan wyjaśni, w jaki sposób całowanie po tyłku ludzi z wyższych sfer ma mi pomóc w przerzucie większej ilości hery. Zaraz tam będę. Mamy nieoczekiwanych gości. Do zobaczenia w Chicago. Do widzenia, panie Jung. Nie ma nikogo, kto da radę zabić dla mnie tego gliniarza? Proszę się nie martwić, szefie. Już jest martwy, tylko jeszcze o tym nie wie. Ja,
Słyszałem, że kazał pan zabić gliniarza. To moja sprawa. Thank you.
told you to stop playing? Ah!
Trzeba było pójść na urlop. Słyszałem, że w Chicago jest całkiem miło o tej porze roku. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Się zmywać? I to jak najszybciej. Dziewiątki zaminowały budynek. Wynoś się stamtąd, zanim wszystko wyleci w powietrze. Dokąd lecimy? Do Chicago. Jesteśmy spóźnieni. Bardzo spóźnieni. To jakieś 18 lat. Nie przyjdzie. Jeśli coś jej zrobiłeś, nie bądź głupi. Wyjechała i już nie wróci. Obiecałem jej, że przekażę ci wiadomość od niej. Ja też mam dla ciebie wiadomość. Locke nie żyje.
Mega zniszczona. A ty prosisz mnie, żebym się uspokoił? Wyświadcz mi przysługę. Zabij się. Słyszałem, że zaczyna ci brakować ludzi w Hongkongu. Zwykła redukcja personelu. Lubię mieć małą, zgraną ekipę. Gotowa dotrzymać umowy? Mówiłam, że to zrobię, ale jeśli Teko spadnie choć włos z głowy, przestań mi grozić. Martw się o siebie. A więc tak to będzie wyglądało. Bez pośpiechu. Musi pan obejrzeć muzeum. Przydaje mojemu biznesowi klasy. Nie przyleciałem tutaj, żeby oglądać jakieś cholerne muzeum. Interesuje mnie tylko jedna rzecz. Mój interes. Muzeum jest jego częścią. Widzę ich. Zajmijcie się tym. Nasz nowy partner sprowadził ze sobą kłopoty. Dwóch ludzi w garażu. Zejdźmy na przyjęcie. Według mapy to właśnie tutaj. Domyślam się, że zajmuje penthouse. Wong chce, żebym dalej go informował. Nadal działam pod przykrywką. Musi być przekonany, że dla niego pracuję. Ważne, żebyś ty sam wiedział, gdzie jest granica. Pójdę dołem, ty idź na górę. Jeśli natrafisz na jakieś ślady Teko lub Billy, daj mi znać.